Dzień dobry, z tej strony Rafał Sado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy nasze spotkanie do mówienia sentymentu wobec ryzykownych aktywów. No i tutaj ostatnie godziny przyniosły no istotną poprawę, bowiem jeśli chodzi o sesję na Wall Street, w przypadku technologicznego Nasdaqa przyniosła ona prawie 1% wzrosty. Dzisiaj notowanie kontraktów na amerykańskie indeksy zyskują kolejne 1,5% i takim czynnikiem, katalizatorem do tego były dane na temat konsumpcji w Stanach Zjednoczonych, bo poznaliśmy wczoraj trzeci szacunek wzrostu gospodarczego za drugi kwartał i o ile w ujęciu zanualizowanym sam wzrost okazał się zgodny z prognozami, to jednak konsumpcja indywidualna okazała się znacząco niższa zarówno od tej w pierwszym kwartale, jak i od oczekiwań rynkowych, zaledwie 0,8%. No i to zrodziło obawy o spadek popytu, a jak wiadomo, niższy popyt to jest pierwszy czynnik do tego, żeby inflacja na trwałe zeszła na niższe poziomy. Dodatkowo zbiegło się to w czasie z gołębią wypowiedzią jednego z przedstawicieli Fedu. Barkin uważa bowiem, że gdyby amerykańska gospodarka weszła w recesję, no to Fed musiałby ponownie przemyśleć swoje stanowisko. To elementy, które wsparły popyt na ryzyko i widzimy w tym momencie odreagowanie po ostatnich spadkach, no ale no, jest to tylko no, częściowa kompensacja tego, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich dni, bo wcześniej pamiętajmy, że wsparciem dla S&P był rejon 4350, 4400 punktów, a teraz jest on w tym momencie oporem. Sytuacja podobnie wygląda w przypadku niemieckiego parkietu, gdzie rejon 15600 punktów wsparcia stał się oporem. Generalnie kończymy najgorszy kwartał w tym roku. Mimo tego lekkiego ożywienia w końcówce wrzesień, no, per saldo wypada fatalnie. Generalnie wszystko spowodowane jest wzrostem rentowności obligacji skarbowych na świecie. Jastrzębią retoryką ze strony amerykańskiego banku centralnego, na co nałożyły się wysokie notowania ropy, które uprawdopodobniają scenariusz stabilizacji inflacji na wyższym poziomie przez dłuższy czas. Jednym z tych czynników, które pomogły w końcówce tygodnia nastrojom rynkowym, to oczywiście cofnięcie notowań ropy, no ale i tak jesteśmy w przypadku WTI na poziomie 92 dolarów, także pociecha dość niewielka, cały czas jesteśmy na poziomie no de facto przeszłorocznych maksimów. Patrząc na euro-dolara, słabsze dane na temat konsumpcji w Stanach Zjednoczonych i gołębie komentarze, jakie popłynęły z Fedu, no były czynnikiem, który no, przełożył się na odreagowanie ostatnich zmian. Dolar traci na wartości, notowania euro-USD cofają się z 1,05, wsparcie zostało obronione, jesteśmy w tym momencie dokładnie figurę wyżej. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, no powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na dane amerykańskiej inflacji za sierpień PCE, czyli te dane, które preferuje Fed. W przypadku odczytu bazowego rynek spodziewa się spadku inflacji do 3,9 z 4,2 przed miesiącem. Zatem dane bardzo istotne z rynkowego punktu widzenia. Dodatkowo poznamy regionalny indeks koniunktury z rejonu Chicago. Jest to największy okręg przemysłowy w Stanach Zjednoczonych. No i generalnie w zależności od tego, jaka tam jest koniunktura, prawdopodobnie podobna jest w całych Stanach Zjednoczonych. Jest on dość dobrze skorelowany ze wskaźnikiem ISM. Zatem te dane dzisiaj będą bardzo uważnie śledzone przez rynek. Jeśli chodzi o złotego, no to o dziwo dość spore zmiany na rynku globalnym nie przekładają się jakoś specjalne notowania euro PLN. Cały czas za euro płacimy 4,634 grosze. Dolar nieco tańszy, bo poniżej 4,37 groszy. No ale jeśli popatrzymy na zmienność rynkową, no to jej przełożenie na złotego jest ograniczone. Podobnie dzisiejszych niższych od oczekiwań wstępnych danych o wrześniowej inflacji.
Jeśli chodzi o notowania złota, no to po ostatnich spadkach widzimy lekkie odreagowanie, ale i tak jesteśmy cały czas w okolicy 1870 dolarów za jedną uncję. Rynek czeka na dane o inflacji, rynek czeka na temat danych na temat koniunktury gospodarczej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo to są główne dwa elementy, jakie będą wpływać na dalsze decyzje amerykańskich bankierów centralnych. Tak jak mówiliśmy na wstępie, ścieżka stóp procentowych, wobec której oczekiwania uległy zmianie na przestrzeni ostatnich tygodni, jest w tym momencie najistotniejszym czynnikiem, jeśli chodzi o zmienność na rynkach. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa, gdzie na bieżąco piszemy na temat najważniejszych zmian na rynkach. Ja na chwilę obecną dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.